W tym odcinku pokażemy sobie, jak ustawić obszar wydruku w arkuszu Excel. Zaznaczmy sobie wybrany obszar, który chcemy, aby został wydrukowany, na przykład ten. Przejdźmy do karty układ strony, wybierzmy obszar wydruku i ustaw obszar wydruku. Pojawiła nam się teraz tutaj taka szara ramka. Jeśli naciśniemy Ctrl P, to zawartość, która znajduje się w tym obszarze wydruku zostanie wydrukowana. A reszta zostanie pominięta. To wszystko na teraz. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.